Kruger IMAX Drive to smartfon, którego cechą charakterystyczną jest bateria o ogromnej pojemności. Na ile w rzeczywistości wystarcza 4000 mAh i czy jeszcze czymś może wyróżnić się ten telefon? Urządzenie nie jest specjalnie małe i nie pochwali się też niskim profilem. Trzeba jednak przyznać, że świetnie leży w dłoni, głównie dzięki odpowiednio wyprofilowanym bokom. Wszystkie elementy są do siebie dobrze dopasowane, choć nie trudno zauważyć, że mamy do czynienia z typowo plastikową konstrukcją. Na frontowej ściance zauważymy 4,5-calowy ekran IPS wspierany przez ochronne szkło Dragon Trail. Dość niewysoka rozdzielczość nie przeszkadza w czytelności nawet małych czcionek na stronach internetowych, ale nie jest to na pewno wyświetlacz klasy Retina. Nieco lepsza mogłaby być też jasność panelu, która obecnie wynosi około 330 kandeli. Wydajność gwarantowana jest tu przez chipset Qualcomma z 4-rdzeniowym procesorem i grafiką Adreno 203. Układ nie jest może najnowszy, ale w dalszym ciągu cechuje się wysoką stabilnością i kulturą pracy. Podobnie jest zresztą z kompatybilnością z aplikacjami. Takie gry jak Asphalt 8 i Modern Combat 4 uda nam się uruchomić na nieco niższych detalach. Prostsze produkcje będą działać niezależnie od ustawień. Za płynność pracy odpowiada Android w wersji 4.1 Jelly Bean i udana optymalizacja wspierana przez gigabajt pamięci RAM. W trakcie testów smartfon nie zawiesił się ani razu. Nie zanotowałem też informacji o przedwcześnie zakończonych procesach. Pokładową pamięć, która wynosi tu tylko 4 GB, możemy rozszerzyć przez karty microSD. Za jakość zdjęć odpowiada 5-megapikselowy aparat z dotykowym autofokusem wspierany przez skromną diodę doświetlającą. Fotografie nie powalają jakością, ale też nie ma na co specjalnie narzekać, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmiemy cenę smartfona. Tym, w czym Drive naprawdę bryluje, jest wydajność zasilania. Akumulator o pojemności 4000 mAh zapewni nam wyraźnie dłuższe czasy pracy od tych, które znamy ze standardowych smartfonów. Jednocześnie ogniwo jest wyraźnie większe, przez co cały sprzęt zyskuje na masie i wymiarach. W urządzeniu zaimplementowano też 2 sloty na karty SIM, co przekłada się na zwiększoną funkcjonalność i pasywną obsługę 2 numerów telefonicznych. Drive to bez wątpienia udany produkt. To smartfon dla tych, którzy potrzebują solidnego zasilania, dual SIM-a i stabilnej pracy. Niezadowoleni mogą być jedynie miłośnicy nowoczesnego designu, niewielkich konstrukcji i sporej wydajności. Tych trzech cech w nowym Krugerze IMAX-u nie uświadczymy.